Cześć, witajcie, ja jestem Elinor. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek, w którym Wam pokażę, co zamówiłam ostatnio ze strony internetowej Ale Paznokcia. Zamówiłam 4 lakiery hybrydowe, top z firmy Molly Lack oraz karkówkę. Zacznę od karkówki. Po opakowaniu paczki i wzięciu ją do rąk, nawet nic z nią nie robiłam. Po prostu rozleciała mi się. Nie dałam jej do reklamacji z tego powodu, że według mnie nawet by sensu nie miała, bo i tak kosztowała ona 6 zł. Po prostu skleję ją, skleję na gorąco bądź kropelką i mam nadzieję, że będzie mi służyć i nie poleci od razu do kosza. Mam ogromną nadzieję, że inne osoby nie miały takiej samej sytuacji jak ja i że się taka sytuacja również nie powtórzy. Przejdę teraz do lakierów. Najpierw pokażę Wam swatch, a później przejdę do mojej opinii. Oh,
Kolory mi się ogólnie podobają. Kupiłam je na promocji za 13 zł i 45 groszy. Jedynie to zakupiłam za 29,99, które jest w normalnej cenie. Wszystkie lakiery wraz z topem są o pojemności 10 ml, chociaż zielony oraz top wyglądają jakby były o pojemności 5 ml, co mnie dość bardzo zdziwiło. Byłam pewna, że lakiery spadą mocno trujące, w szczególności ta butelkowa zieleń. Jak sami widzieliście, musiałam wykonać 3 warstwy, a resztę lakierów standardowo zawsze wykonuję 2 warstwy. Z topu akurat jestem zadowolona, więc na niego no, nie będę marudzić. Moja opinia? Według mnie lakiery są ok, chociaż zdziwiły mnie troszkę negatywnie. Pracuję z nimi i mam nadzieję, że się z nimi zaprzyjaźnię. Mam nadzieję, że ten test oraz moja opinia będzie Wam przydatna. Zapraszam Was również do subskrybowania mojego kanału, dawania łapek w górę oraz komentowania. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!